Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym wykładzie. Nazywam się Mateusz Skrzyczkowski, reprezentuję Katedrę Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS i chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć o pewnym moim dość autorskim podejściu do niepodległości, który starałem się zawrzeć w tytule Niemożliwość niepodległości. Jak możliwe Państwo zauważyli, w tytule oba słowa są ujęte w nawias. To jest spowodowane tym, że chciałem zwrócić uwagę na to, że możemy tę problematykę dość mocno spotęgować, dlatego że możemy mieć możliwość niepodległości, niemożliwość niepodległości, niemożliwość podległości, i oczywiście jeszcze czwarta wersja, możliwość podległości. No i te możliwości, które mamy, powodują, że możemy się zastanowić nad tym, czy człowiek jako jednostka, całkowicie poza kontekstem politycznym, może być niepodległy i czym ta niepodległość by była. Chciałbym jeszcze dodatkowo zwrócić uwagę na fakt, że to jest dość intrygujące słowo, dlatego że ono ma w sobie zawartą negację, dlatego że mamy owy przedrostek nie, no i z tego właśnie się robi pewna niepodległość, tak? Czyli tę podległość w jakiś sposób negujemy. No ja chciałbym, żebyśmy się cofnęli o jakieś 100 lat wstecz, dlatego że wtedy żył taki niemiecki filozof, socjolog, kulturoznawca, który nazywał się Georg Simmel. I Georg Simmel był człowiekiem, który niespecjalnie był przez jemu ówczesnych zrozumiały, dlatego że działał na polu pewnej transdyscypliny. Łączył ze sobą właśnie socjologię, kulturoznawstwo, filozofię i nikt z przedstawicieli poszczególnych dyscyplin nie do końca traktował go poważnie. I on w pewnym momencie swojej pracy naukowej zafiksował się nad pewnym problemie, który polegał na pewnym konflikcie. I on to nazwał konfliktem kultury współczesnej. Jak doskonale wiemy, jeżeli mowa o konflikcie, no to zawsze musimy mieć co najmniej dwie strony tego konfliktu. No i Georg Simmel uznał, że jedną stroną jest życie, które on tak dość specyficznie rozumiał jako pewne takie doświadczenie ja, z którym jesteśmy jak najbardziej tożsami. No, a z drugiej strony jest forma, a forma jest czymś, co nadaje kształt naszemu życiu, owemu właśnie ja. Czyli w momencie, kiedy staramy sobie wyobrazić to, kim my jesteśmy, kim jest to owo ja, z którym my się sami utożsamiamy, kiedy chcemy je albo zobaczyć, albo je wyrazić, musimy temu ja nadać pewien kształt. No i tutaj pojawia się zasadniczy dla Simmla problem, dlatego że jest święcie, czy dokładnie był święcie przekonany, że jest pewna sytuacja konfliktowa polegająca na tym, że owo ja, owo nasze życie, owo doświadczenie życie jest płynne i ono nie jest w stanie uformować się w coś stałego. No a właśnie jak przed chwilą powiedziałem, jeżeli jest mowa o formach, no to zawsze mówimy o czymś, co jest stałe, co jest na stałe już ukształtowane. No i w związku z tym możemy sobie wyobrazić następującą sytuację, sytuację artysty. Artysty, który właściwie chyba nikt z nas nie zna takiego artysty, któremu w życiu udałoby się namalować ten jeden właściwy obraz, który uważałby za doskonały, dlatego że udało mu się w pełni właśnie wyrazić siebie. No i to polegałoby właśnie na tym, że w momencie, kiedy rozpoczyna się akt twórczy, mamy malarza, on sięga po pędzel, po farby, ma w ręku paletę i zaczyna malować. Stara się właśnie wyrazić siebie, przerzucić niejako się na zewnątrz. To własne poczucie
No, znaczy, trudno jest, ponieważ posługuję się słowami, które również są formą, dlatego to jest niezwykle trudno uchwytne. Więc on przerzuca siebie na płótno i w momencie, kiedy widzi siebie już na tym płótnie, ma poczucie klęski, ma poczucie niespełnienia, nie udało mu się osiągnąć to, o czym marzył. No i teraz Zimmel zwraca uwagę na rzecz następującą. Przez wiele wieków ten spór był przez artystów nieuświadomiony. Czyli oni mieli poczucie klęski i ta klęska była niejako takim motorem napędowym do tego, żeby podjąć kolejną próbę i kolejną, i kolejną, i kolejną. I zarazem w życiu jednego artysty, jak jeżeli przyjrzymy się całej historii sztuki, mamy właśnie do czynienia z kolejnymi zmianami, które byłyby napędzane właśnie tym motorem, czyli poczuciem, że nie udało się wyrazić to, co właśnie miało być do wyrażenia. Owym tym czymś jest owo nasze doświadczenie bycia sobą, tak? Czyli tego, co jest najbardziej płynne. No i taka sytuacja utrzymywała się do przełomu XIX i XX wieku, dlatego że w tym momencie ten konflikt został uświadomiony. Artyści odkryli, że ich pracą rządzi właśnie ten konflikt pomiędzy życiem a formą i wydali nową wojnę. Wojnę właśnie w formie. I to jest ten moment, kiedy możemy zaobserwować autentyczną zmianę w historii sztuki. Dlatego, że z tej sztuki znika nam przedmiot, znika nam wizerunek, a pojawiają się różnego rodzaju praktyki abstrakcyjne, kiedy artyści zaczynają grać kolorem, zaczynają grać kształtem, fakturą, ilością nakładanej farby. I Zimmel sięgnął po twórczość impresjonistów i ekspresjonistów i starał się na ich przykładzie pokazać właśnie, na czym ten konflikt i ta zmiana polega. I chciałbym teraz poprosić o uruchomienie prezentacji. Powinni Państwo za chwilę zobaczyć pierwszy obraz, obraz, który jest klasykiem impresjonizmu. No i teraz Zimmel zwraca uwagę na to, że jeszcze u impresjonistów mamy do czynienia z sytuacją, w której to świat zewnętrzny narzuca się artyście, a ręka artysty i zarazem jego głowa są tylko pośrednikami, swego rodzaju filtrem dla ukazania właśnie tej rzeczywistości, która człowieka otacza. W związku z tym na tych obrazach możemy rozpoznać to, co rzeczywiste. W tym momencie najprawdopodobniej mają Państwo przed sobą obraz ukazujący katedrę. Czy mogę poprosić o zmianę slajdu na kolejny? Tak, no tutaj wszyscy zapewne domyślają się, że mamy zachód słońca gdzieś w mieście, gdzie znajduje się port. Na pierwszym planie mamy łódź wiosłową, dalej widać maszty statków. I poproszę o jeszcze jeden obraz. Tak, tutaj mamy akurat Wenecję od strony wody, również zachód słońca. Czyli na każdym z tych obrazów udaje nam się rozpoznać tę rzeczywistość zewnętrzną, tak, która ma jakiś z góry narzucony kształt. No i teraz pokazuje Zimmel, że podstawowa zmiana, jaka nastąpiła właśnie pomiędzy impresjonizmem a ekspresjonizmem, polegał na tym, że ekspresjoniści skoncentrowali się już bezpośrednio na tym doświadczeniu, który jest w nich. I jak wszyscy doskonale wiemy, takim podstawowym przedstawicielem ekspresjonizmu jest wszystkim znany Van Gogh. Czy mogę poprosić o zmianę slajdu? Tak. No i tutaj widzą Państwo autoportret Van Gogha. No i teraz można pomyśleć o tym, że
wcale nie widzimy, żebyśmy tu mieli do czynienia z jakimś autentycznym postępem. Nawet można powiedzieć, że ten kształt, czyli ten portret, głowa artysty jest tutaj namalowana w sposób znacznie wyraźniejszy niż przed chwilą widzieliśmy to w obrazach impresjonistów. Ale kiedy sięgniemy sobie po listy Van Gogha, listy do jego przyjaciela, możemy przeczytać następującą rzecz. Van Gogh napisał tak. Podkreślam jasny kolor włosów, biorę oranż, chrom cytrynowy i z tyłu za głową nie maluję trywialnej ściany pokoju, ale nieskończoność. Robię proste tło z najbardziej intensywnego i najbogatszego niebieskiego koloru, jaki można znaleźć na palecie. Jasna, świetlista głowa odcina się od tego mocnego niebieskiego tła jak gwiazda na błękicie. Niestety, mój drogi przyjacielu, publiczność nie dostrzeże w tej przesadzie nic prócz karykatury. Lecz cóż nas to może obchodzić? Czyli tutaj tak naprawdę to, co jest najważniejsze na tym obrazie, nie znajduje się na pierwszym planie, ale znajduje się właśnie na drugim tle, czyli właściwie w tle. Tak, dlatego, że tutaj po raz pierwszy w historii malarstwa tło dla portretu nie stanowi pewna istniejąca rzeczywistość. Kiedyś były to zazwyczaj wnętrza mieszkań, bo widać futrynę drzwi albo kredens na tym kredensie, albo stałe kwiaty. Czasami portrety były malowane, że w tyłu mieliśmy okno, a w tym wypadku nie mamy nic z przedmiotowej rzeczywistości. Tutaj mamy pewną ekspresję związaną z nieskończonością. No i żeby tę nieskończoność można było uchwycić, potrzebny był jakiś konkret, czyli to, co jest skończone. No i w tym wypadku można powiedzieć, że Van Gogh traktuje siebie jako człowieka, który przemija, czyli jest skończony i w związku z tym jest kontrastem dla tego, co się znajduje w jego tle, tak? Czyli właśnie owe niebieskie smugi, które się tam znajdują. To jest obraz, który trudno wpisać do całej grupy obrazów ekspresjonistycznych, abstrakcyjny, dlatego że tej abstrakcji jako takiej na pierwszym planie nie mamy, bo widać wyraźnie, że mamy twarz człowieka, no ale z drugiej strony jest to gigantyczny krok właśnie w kierunku malarstwa ekspresjonistycznego, abstrakcyjnego. I teraz chciałbym poprosić o zmianę slajdu, dlatego że chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dwóm obrazom. Tym razem bohaterem jest Pablo Picasso, który namalował siebie podczas pracy. I tu jest świetny przykład pokazujący już to rozejście pomiędzy światem zewnętrznym, a tym światem wewnętrznym artysty. Tak jak u impresjonistów nadal być może świat zewnętrzny jest inspiracją do namalowania obrazu, tak jak w tym wypadku mamy modelkę, która siedzi naprzeciwko malarza, no ale kiedy przyjrzymy się temu, co powstaje na płótnie bądź na kartce, no to widzimy, że tam już nie dostrzeżemy właśnie owej figuratywności, tak? Czyli kształtu człowieka. Czyli jakaś inspiracja pochodzi z zewnątrz, ale już jest podjęta próba oddania na płótnie pewnego wrażenia, pewnego czegoś, co drzemie w środku w nas. Poproszę o zmianę slajdu. Tutaj jest ciekawy przypadek, dlatego że jakby nie widzimy to z takiej perspektywy narratora wszechwiedzącego, tylko już mamy obraz, w którym zarówno artysta, jak i modelka znajdują się na namalowanym obrazie, chociaż widzimy, jak artysta ową modelkę maluje i kompletnie nie jesteśmy w stanie rozróżnić, w którym momencie jest jeszcze rzeczywistość, a w którym jest obraz malowany. Bo proszę zwrócić uwagę, że możemy uznać, że ten obraz znajduje się prostopadle do nas i wtedy nie widzimy go, ale mamy namalowaną modelkę, albo widzimy artystę, który właśnie maluje ten obraz, który widzimy, i on wtedy byłby równolegle do nas. To jest moment, w którym przyczyna
i skutek w sztuce zostają, łączność pomiędzy nimi zostaje całkowicie zerwana. Pojawia się sztuka abstrakcyjna, która ucieka od figuratywności. Poproszę o zmianę slajdu. No i tutaj pojawia się jeden z najsłynniejszych obrazów XX wieku, również obraz, który jest, a właściwie był niezwykle kontrowersyjny. Czyli jest to czarny kwadrat na białym tle Kazimierza Malewicza. Jest to obraz, który doprowadził publiczność do frustracji, uważając, że jest to obraz, który kończy malarstwo jako takie. Znaczy w tym momencie historia miałaby się domknąć, dlatego że przed sobą nie mamy już nic, co do tej pory znaliśmy. Mamy przed sobą czarny kwadrat na białym tle. Ale wbrew pozorom Malewiczowi wcale nie zależało na tym, żeby tę historię sztuki domknąć i niejako ją zakończyć. On chciał ją zmieniać, chciał dokonać pewnej rewolucji. Dlaczego? Dlatego, że uważał, że sztuka nigdy nie była stworzona do tego, żeby przedstawiać rzeczywistość, która nas otacza i nie jest wcale największą wartością kunsz artysty, który potrafi za pomocą swoich umiejętności, swojego talentu stworzyć pozór na prostokącie, tak? Czyli na tym płótnie, który się przed nim znajduje. Czyli ten świat trójwymiarowy zamknąć w dwóch wymiarach. Oczywiście rzemiosło jest istotne, ale to, co jest najcenniejsze w sztuce, no to wartość, która nie jest wartością przedmiotową, czyli to, co właśnie byłoby tym naszym życiem, tym naszym doświadczeniem bycia w ogóle. No i w związku z tym ten czarny kwadrat na białym tle, który dość ciekawie był przez Malewicza w trakcie swoich wystaw wieszany, i tutaj bym poprosił o zmianę slajdu. Jak Państwo widzą, ten obraz znajduje się w kącie sali wystawowej na samej górze. To jest sposób, w który wiesza się ikony prawosławne, które emanują obecnością, czyli uobecniają Boga albo doświadczenie boskości. I w tym wypadku Malewicz, dokonując pewnej takiej strategii subwersywnej, czyli zawłaszczenie tego gestu, tego rytuału, właśnie w taki sposób wiesza ów czarny kwadrat na białym tle, dlatego że zależało mu na tym, żeby to wrażenie, które jest wrażeniem boskości, w tym wypadku pozostało, ale oczywiście pozbawione kontekstu religijnego, dlatego że chodziło o odzyskanie czystej wartości. No i teraz Malewicz pokazuje, że właściwie cała historia sztuki to była umiejętność zaklęcia na obrazie pewnego wrażenia, tylko widownia przez lata całkowicie o tym zapomniała, podziwiając tylko i wyłącznie umiejętność namalowania w sposób realny przedmiotów. I on stworzył taką opowieść mówiącą o tym, że jeżeli byśmy sobie wyobrazili kogoś, kto potrafiłby pozbawić obrazy Rembrandta czy Rubensa bądź Boscha owej emocjonalności, owego wrażenia, i ich by tam nie było, to publiczność by tego nie zauważyła. Ale jeżeli ktokolwiek, tak jak w filmie z Jasiem Fasolą, dokonałby jakiejś lekkiej zmiany, zniszczyłby przedstawienie przedmiotów właśnie w obrazach tych wielkich twórców, wszyscy by zapłakali. No i on stwierdził, że znaleźliśmy się w takim dziwnym punkcie. Nie potrafimy dzisiaj doświadczać tych emocji, które były właśnie zaklęte w tych obrazach. No i postanowił stworzyć nową sztukę i tej sztuce
wraz z tą sztuką stworzył swój manifest sztuki bezprzedmiotowej, czyli sztuki, która miałaby uciekać od wizerunku rzeczy, od wizerunku osób, po to, żeby stworzyć język, a zarazem alfabet, który potrafi komunikować emocje. Dlaczego mu na tym zależało? Dlatego, że był święcie przekonany o tym, że jeżeli sobie wyobrazimy artystę, którego ambicją jest namalowanie doświadczenie picia mleka, to wtedy, kiedy namaluje butelkę z mlekiem, bo proszę zwrócić uwagę, że mleko z natury, tak jak życie, o którym mówiłem na początku, jest bezforemne, to to doświadczenie nam zniknie, a będziemy tylko i wyłącznie podziwiali właśnie ten kunszt. No i w związku z tym Malewicz proponuje, zrezygnujmy z przedmiotów, stwórzmy nowy język. No i dlatego języka, tak jak dla nas w alfabecie litera A jest tym, który rozpoczyna, tak samo dla Kazimierza Malewicza ten czarny kwadrat na białym tle był takim pierwszym krokiem. No i teraz jeszcze komentarz do tego, jakie było znaczenie. Znaczy, tutaj mamy do czynienia z czymś, co zrobił Van Gogh przed Malewiczem, chociaż Van Gogh chciał, a nie mógł tego zrobić, dlatego żeby był uznany, że jest kompletnym szaleńcem. Czyli mówiąc wprost, w tym wypadku, tak jak u Van Gogha, twarz człowieka była konkretem, która była na tle nieskończoności. Tak samo w tym wypadku ów czarny kwadrat, już nie będący przedmiotem, tylko będący pewną abstrakcją, jest czymś rzeczywistym i odcina się od tła, które jest tłem owej nieskończoności. I to jest właśnie ta biel. Czyli mówiąc wprost, potrzebny był Van Gogh, żeby Malewicz mógł namalować swój własny obraz, bo gdyby tego nie zrobił, Malewicz byłby uznany za jeszcze większego szaleńca niż uznawany był. Ale ten krok, który w sztuce właśnie zrobił Kazimierz Malewicz, miał swoje dalsze skutki, dlatego że pojawiają się artyści, którzy całkowicie są uwolnieni od konieczności przedstawiania przedmiotów na swoich płótnach. I chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jeszcze trzem artystom. Poproszę o zmianę slajdu. Tutaj możemy się cofnąć kilkadziesiąt lat wstecz, bo proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy końcówkę XIX wieku, 1874 rok. Znowu przechodzimy do czasów, kiedy sztuka przedstawiała rzeczywistość, ale na tym obrazie ewidentnie widać pragnienie artystów, żeby móc uwolnić emocję. No i ta chęć, która nie mogła być wówczas wprowadzona w tę warstwę wizualną, została ujęta w tytule dzieła. Nokturn w błękicie i srebrze. Czyli tytuł bezpośrednio przywołuje nam utwory muzyczne, które są przesiąknięte konkretną emocją. Dlatego, że artysta był przekonany, że to, z czym mierzy się dzisiaj malarstwo, albo czego malarstwo pragnie, od lat było dostępne muzyce. Czyli muzyka, żeby być słuchana, żeby wywoływała emocje, nie potrzebuje rzeczywistości. Stworzyła pewien abstrakcyjny język. Malarstwo wówczas jeszcze nie mogło tego zrobić. Ale żeby uzyskać ten efekt, uzyskać ową emocję, artysta wywołuje ją za pomocą tytułu, za pomocą pewnej konwencji muzycznej, która ma się w tym momencie nałożyć na to, co oglądamy. No i mamy takie doświadczenie melancholijne. Poproszę o zmianę slajdu. No i tutaj mamy już znanego nam najprawdopodobniej artystę Kandyńskiego, który jest już twórcą tworzącym w tym nurcie abstrakcjonizmu ekspresyjnego. I to są obrazy, które pewnie dla 95% z nas, one są niedostępne. One są niedostępne dlatego, że one są swego rodzaju partyturą. Dlatego, że Kandyński był synestetykiem. On miał albo taką dolegliwość, albo taki dar, że krzyżował
zmysły. Czyli mówiąc wprost, on patrząc na kolory je słyszał. No i w tym wypadku mamy swego rodzaju partyturę, przed którą jeżeli stał Kandyński, no to on słyszał ten obraz tak, jak my słyszymy utwory muzyczne. I mogę Państwu zdradzić, że w tym wypadku wbrew pozorom nie jest to obraz przesiąknięty takim energią, dlatego że kolor czerwony wbrew pozorom Kandyński słyszał tak, jak my słyszymy dźwięk trąbki, czyli czegoś, co bardziej by nam się kojarzyło z jazzem i z pewnego rodzaju melancholią. Czyli tutaj mamy obrazy, no, które są kontynuacją tego pomysłu, który był wcześniej, ale już rezygnują właśnie z tego świata przedmiotów, które wcześniej w historii sztuki się na obrazach pojawiały. I ostatni bohater, jeżeli chodzi o malarzy. Poproszę o zmianę slajdu. Jeszcze jeden slajd. Jeszcze jeden. O, bo tamte trzy mieliśmy jeszcze trzy obrazy Kandyńskiego. Tutaj mamy Jacksona Pollocka. Pollock, który przez bardzo długi czas był najdroższym artystą współczesnym. Jego obrazy, które wyszły spod jego ręki, osiągały horrendalne kwoty na aukcjach. Stworzył pewien swój własny sposób malowania. Czyli mówiąc najprościej, kładł dość sporej wielkości płótno na podłodze swojej pracowni, po czym chodził wokół tego płótna z wiadrem z farbą i chlapał właśnie na to płótno, osiągając efekt, który Państwo w tym momencie widzą. Ciekawe jest to, że Pollock niszczył około 60% swoich obrazów. Co, kiedy patrzymy na ten obraz, a bardzo często możemy spotkać się z opinią wielu osób, że coś takiego każdy byłby w stanie stworzyć, to w takim razie jaką wadę mógł posiadać obraz zdaniem artysty, że nie kwalifikował się na to, żeby ocaleć, tylko musiał ulec destrukcji. Najprawdopodobniej tym motywem, który za tym stał, czyli niszczenia płótna, znaczy, było doświadczenie porażki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wrócimy do tego, od czego zacząłem ten dzisiejszy wykład, czyli do konfliktu pomiędzy życiem a formą, to jest to jedna ze strategii stworzona przez artystę, która miała uwolnić ową emocję, czyli dać wyraz owemu ja, czyli doświadczeniu bycia tym, kim się jest naprawdę, tego płynnego życia. I teraz, żeby to mogło zostać zrobione, trzeba było zniszczyć to, co odpowiada za powstawanie formy. A tym, co odpowiada za powstawanie formy, jest ni więcej, ni mniej, tylko mózg, no albo bardziej mówiąc w dyskursie humanistycznym, rozum. Dlatego, że rozum odpowiada za to, że cały świat w mgnieniu oka porządkujemy, nadając mu pewne formy i kształt. Jak to robimy, to ja za chwilę jeszcze Państwu opowiem. Więc żeby stworzyć obraz, który nie będzie miał w sobie owego elementu racjonalnego, czyli tego, który odpowiada za formę i kształt, trzeba było odciąć ten mózg od pracy twórczej. No i dlatego zamysł był taki, żeby, tak jak wcześniej, malarstwo pożenić z muzyką, tak tutaj troszeczkę malarstwo pożenić z tańcem, który jest kolejną praktyką artystyczną, w którym emocja jest najbardziej obecna. No więc chodziło o to, żeby się samemu nie cenzurować, tylko stworzyć sobie możliwość całkowitej wolności wtedy, kiedy sami dla siebie nie jesteśmy krytykami, nie jesteśmy cenzorami, tylko malujemy tak, jak
wtedy, kiedy tańczymy, słuchając muzyki, czyli starając się wyrazić siebie w taki najbliższy nam sposób. No więc tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o malarstwo. Tak? Malarstwo, które stara się uwolnić od przedmiotów, od wizerunków, od materialnej rzeczywistości, które zrywa tę konieczność posiadania kunsztu, które oznaczałoby umiejętność namalowania rzeczywistości tak, żeby zdawało się być pozorem owej rzeczywistości, żebyśmy mogli uwierzyć, że to, co widzimy, jest czymś prawdziwym, no? Czyli klasyczne złudzenie. No i teraz, jak Państwo się domyślają, tak samo jak Van Gogh nie zakończył owej historii sztuki, nie zakończył go również Malewicz, nie zakończył go również Pollock, każdy z nich, tak jak wcześniej mówiłem, podjął próbę zwycięstwa i pokonania formy i każdy z nich odniósł na tym polu klęskę, dlatego że historia sztuki poszła znacznie dalej. Wtedy, kiedy artyści stwierdzili, że same kolory, sama farba i same płótno to już są elementy związane z formą, zdecydowali się porzucić malarstwo sztalugowe, no i zdecydowali się na ekspresję za pomocą własnego ciała, no i pojawia się sztuka performance. No i tak można by tę opowieść kontynuować. Ale chciałbym, żebyśmy na chwilę zrezygnowali z historii sztuki, zwłaszcza sztuk, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, i sięgnęli po literaturę. Dlatego, że również tutaj mamy do czynienia z pewną walką po to, żeby móc wyrazić siebie, żeby nie być osobą, która zostaje zniewolona przez formę, a tą formą byłaby, tę formę narzucałaby tradycja i historia literatury. No i oczywiście w tym momencie musi się pojawić Witold Gombrowicz, no, który go niemal wszyscy znamy, dlatego że przez większość czasu w XX wieku znajdował się na liście lektur, zwłaszcza jego druga powieść, chociaż która jako pierwsza ukazała się pod jego własnym nazwiskiem, czyli powieść Ferdydurke. Kiedy rozmawiam ze studentami o tej powieści, zazwyczaj pytam ich o to, od czego zaczyna się akcja. I studenci, kiedy sobie przypominają tę powieść, mówią o tym, że główny bohater trafia do szkoły. I rzadko kto pamięta o tym, że zanim on trafi do tej szkoły, w tej powieści dzieją się dość dziwne rzeczy. I chciałbym o nich w tym momencie przypomnieć. Co jest takiego dziwnego? Główny bohater w pewnym momencie, będąc we własnym łóżku, budzi się. Budzi się w dość takim dziwnym momencie, dlatego że to jest jeszcze tuż przed świtem, ale to już nie jest noc. To jest taka niebezpieczna godzina, gdzieś tak około 4:48, wtedy, kiedy uznaje się, że dusza człowieka przebywa poza jego ciałem, no i wtedy człowiek jest narażony na dość spore niebezpieczeństwo. No i o takiej niebezpiecznej godzinie budzi się nasz bohater, a zarazem narrator, i dostrzega, że wśród tych wyłaniających się powoli w pokoju kształtów, które są meblami, w kącie znajduje się tak jakby on sam, ale jakiś trochę inny. Taka zjawa. I krzyczy tak: precz, precz! Nie, to wcale nie ja. To coś przypadkowego, coś obcego, narzuconego, jakiś kompromis pomiędzy światem zewnętrznym a wewnętrznym. To wcale nie moje ciało. Jęknął i znikł, dał susa. A ja zostałem sam, a właściwie nie sam, gdyż nie było mnie, nie czułem, abym był, i każda myśl, każdy odruch, czyn, słowo, wszystko wydawało się nie moje, lecz jakby gdzieś ustalone poza mną, zrobione dla mnie, a ja właściwie jestem inny.
I wtedy straszne ogarnęło mnie wzburzenie. Ach, stworzyć formę własną, przerzucić się na zewnątrz, wyrazić się, niech kształt mój rodzi się ze mnie, niech nie będzie zrobiony mi. Wzburzenie pcha mnie do papieru, wyciągam papier z szuflady i oto poranek nastaje, słońce zalewa pokój, służąca wnosi raną kawę i bułeczki, a ja pośród form błyszczących i cyzelowanych zaczynam pisać pierwsze stronice dzieła mojego własnego, takiego jak ja, identycznego ze mną, wynikającego wprost ze mnie, dzieła suwerennie przeprowadzającego własną rację moją przeciw wszystkiemu i wszystkim. Gdy nagle dzwonek się rozlega, służąca otwiera, we drzwiach ukazuje się Tepimko, doktor i profesor, a właściwie nauczyciel, kulturalny filolog z Krakowa, drobny, mały, chuderlawy, łysy, w binoklach, w spodniach sztuczkowych, w żakiecie, z paznokciami wydatnymi i żółtymi, w bucikach giemzowych żółtych. Tak, i to jest sytuacja, w której jest próba stworzenia dzieła w literaturze, takiego jak w malarstwie, tak jak w malarstwie starali się tworzyć właśnie malarze z nurtu ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Tylko że w tym momencie tutaj artysta nasz, pisarz nie sięga po płótno, tylko otwiera szufladę, wyjmuje kartkę i chce napisać dzieło, które będzie świadectwem owego własnego głębokiego ja. No i w tym momencie, kiedy to robi, nagle pojawia się Tepimko, czyli kulturalny profesor z Krakowa i uniemożliwia mu napisanie właśnie tych pierwszych słów. No ale nasz bohater się w tym momencie nie poddaje, tylko jeszcze toczy bój. Jak ten bój wygląda? Cytat. Przedziwne uczucie, gdy zieloność twoją belfer skubie na łące, a jednak w mieszkaniu. Siedząc na krześle i czytając, jednak skubie i pasie się. Coś okropnego działo się ze mną, lecz poza mną coś głupiego, coś bezczelnie irrealnego. Duch, krzyknąłem, ja duch, nie autorek, duch sam żywy, ja. Lecz on siedział, a siedząc siedział i siedział jakoś tak, siedząc tak się zasiedział w siedzeniu swoim, tak był absolutny w tym siedzeniu, że siedzenie będąc skończenie głupim było jednak zarazem przemożne. I zdjąwszy z nosa binokle, przetarł je chusteczką, po czym nałożył na nos, a nos był czymś nie do zwalczenia, był to nos nosowy, zdawkowy i banalny, belfrowaty, długi, dosyć złożony z dwóch rurek równoległych, ostatecznych i rzekł. Jaki duch znowu? Krzyknąłem, mój! On zapytał wówczas, swojski, ojczysty? Nie swojski, a swój. Swój zagadnął dobrodliwie? Mówimy o swoim duchu? A czy znany nam jest przynajmniej duch króla Władysława? I siedział. Jaki król Władysław? Byłem jak pociąg przewekslowany niespodzianie na boczny tor króla Władysława. Zahamowałem i otworzyłem usta, uprzytomniwszy sobie, że nie znam ducha króla Władysława. To jest moment, w którym jest toczony bój o to, żeby wybić się na niepodległość. Po to, żeby nasz duch nie był nam narzucony, lecz był czymś autentycznym. No i w momencie, kiedy ta próba jest podejmowana, no natychmiast spotyka się z oporem, oporem czegoś, co nam nadaje kształt, nadaje nam formę. Czyli mówiąc wprost, kultury. No ta kultura zazwyczaj na początku naszego życia ma postać edukacji, czyli wtedy, kiedy jesteśmy kształtowani, kiedy zyskujemy wykształcenie. Dobrze, zwróć uwagę, w każdym tych słowie kryje się element kształtu, czyli formy, która jest nam narzucona. No i w tym momencie nasz bohater kapituluje. Ten jego marzenie nie zostaje zrealizowane, tak się z nim żegna. Żegnaj duchu, żegnaj rozpoczęte dzieło, żegnaj formo własna i prawdziwa, witaj, witaj formo straszna, infantylna, zielona i niewypierzona.
banalnie zbelwszony, drobię u boku belfra olbrzymiego, który bełkocze jeno cip, cip, kurka, zasmarkany nosek, kocham, człowieczek, maluś, maluś, cip, 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 cipuchna, juzio, juzunio, juzunio, jużeczek, male, male, cip, 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 pupcia, 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 pcia. Przed nami elegancka pani prowadziła na smyczy małego pinczerka. Pies zawarczał, rzucił się na Pimkę, rozdarł mu nogawkę. Pimko krzyknął, ocenił ujemnie psa i właścicielkę. Nogawkę spiął agrafką i poszliśmy dalej. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy sojusznika na samym końcu. Tu się pojawia natura. Pojawia się natura w postaci owego psa pinczerka, który rzuca się na owego kulturalnego filologa, starając się umożliwić w ostatnim momencie naszemu narratorowi, naszemu bohaterowi rozpoczęcie pisania własnego dzieła. No ale oczywiście to się nie udaje. No i w tym momencie nasz bohater, nasz narrator trafia do szkoły. No i teraz ciekawe jest to, że poza tą warstwą fabularną w tej powieści mamy do czynienia również z grą z formą. Dlatego, że ta powieść jest dość ciekawie skomponowana, dlatego, że jest jedną z pierwszych powieści worków. Powieść worek polega na tym, że pomiędzy dwie okładki autor wrzuca różne elementy, które mogą ze sobą bezpośrednio nie korespondować. One mogą być autonomiczne, ale w pewien sposób stanowią dla siebie kontekst. No i wtedy, kiedy czytamy Ferdydurkę, nie wiem, czy Państwo pamiętają, po pierwszych dwóch rozdziałach nagle pojawia nam się przedmowa do Filidora dzieckiem podszytego. Po tej przedmowie mamy właściwy tekst, który jest manifestem filozoficznym i humanistycznym, zupełnie niepowiązanym z samą narracją, w której Gombrowicz stara się raz na zawsze wypowiedzieć wojnę w formie i ją zwyciężyć. Tam padają takie mocne słowa jak: o potęgo formy, przez ciebie umierają narody, ona wywołuje wojny. Czyli obciążając odpowiedzialnością za to, co złe, właśnie ową formę, czyli to, co jest zewnętrzne względem nas. Przy czym, jeżeli czytamy Ferdydurkę, która została napisana jeszcze przed II wojną światową, przez młodego jeszcze wówczas pisarza, mamy wrażenie, że jest ona nasycona pewnym takim pozytywnym marzeniem oraz wiarą w zwycięstwo, że w tym konflikcie pomiędzy życiem a formą życie jednak jest w stanie zwyciężyć, że twórca jest w stanie stworzyć dzieło, które będzie bezpośrednio wyrażało to, kim on jest. No ale Gombrowicz pisze swoje kolejne powieści, pisze również dzienniki i dramaty i pod koniec swojego życia pisze powieść, która jest mniej znana, chociaż jest dużo lepsza od Ferdydurkę. No i właściwie gdyby tworzyć taką listę najważniejszych polskich powieści XX wieku, no to ona najprawdopodobniej, ja bym tak bardzo chciał, znalazła się właśnie w pierwszej piątce. Jest to powieść Kosmos. Powieść Kosmos jest pod względem fabularnym niezwykle fascynująca. Zaczyna się znanymi u Gombrowicza słowami: opowiem wam historię inną, dziwniejszą. No i faktycznie opowiada nam historię, która można powiedzieć, że mrozi krew w żyłach. Ja Państwu w kilku zdaniach tę fabułę opowiem. Sytuacja jest taka: główny bohater, który mieszka w Warszawie, skonfliktował się z rodzicami i niejako ucieka z domu, żeby troszeczkę od nich odpocząć. Wsiada w pociąg do Zakopanego i jedzie w Tatry. Kiedy jest na dworcu Zakopanem, wysiada i nagle w tłumie ma wrażenie, że dostrzega takiego dawnego znajomego, kolegę,
z którym się niespecjalnie nigdy przyjaźnił, ale pamięta o tym, że on jest troszeczkę dziwny. I ponieważ wie, że przyjechał tutaj dosłownie na kilka dni, no to stara się go uniknąć, ale to mu się nie udaje. W pewnym momencie na siebie wpadają i zaczynają rozmawiać. Okazuje się, że jeden przyjechał na kilka dni w Tatry, drugi przyjechał na kilka dni w Tatry, jeden jak i drugi nie mają nic zarezerwowane, więc dochodzą do wniosku, że najlepiej będzie, kiedy ten nocleg poszukają razem. No i wychodzą tak ze ścisłego centrum Zakopanego, idą ulicą, mijają krzaki, no i w pewnym momencie uświadamiają sobie, że w tych krzakach chyba coś było. Robią kilka kroków wstecz, zaglądają i patrzą, a tam w krzakach jest powieszony ptaszek. No i tak, niby nic sensacyjnego, ale mamy najprawdopodobniej do czynienia z morderstwem. Dlatego, że o ile możemy sobie wyobrazić człowieka, który popełnia samobójstwo, wieszając się na drzewie, o tyle nie jesteśmy sobie w żaden sposób wyobrazić, że tego może dokonać ptaszek. No, jeżeli on tego nie zrobił, no to ktoś musiał go zamordować. No więc jeżeli tak było, no to powinniśmy spróbować odszukać tego, kto to zrobił. No ale wiedzą Państwo, no przyjeżdża się w Tatry na kilka dni, no to jest w końcu ptaszek, a nie człowiek, więc myślą, że może nie ma sensu specjalnie się tym zajmować. Ale w najbliższej okolicy okazuje się, że znajduje się dom, oni do tego domu zachodzą, okazuje się, że jest wolny pokój, który mogą wynająć, no i zostają tam na kilka dni. I w pewnym momencie nasz bohater, który leży na łóżku w pokoju, patrzy w sufit i na tym suficie dostrzega jakby strzałkę. Jakby strzałkę, która być może strzałką nie jest, być może jest po prostu rysą na suficie. Ale jeżeli jest strzałką, to najprawdopodobniej na coś wskazuje. No więc decydują się na to, żeby jednak ustalić, czy to nie jest strzałka i idą w kierunku, w którym ta strzałka pokazuje. Wychodzą z pokoju, idą na podwórze, patrzą, a na środku podwórza stoi wóz drabiniasty. No i tak jak na wiejskim podwórzu, no właściwie na każdym taki wóz stoi, no więc oni myślą, że to nic specjalnego. Kiedy już mają odejść, nagle patrzą, że ten dyszel, który jest u wozu, też jakby był strzałką, taką trójkątną. I też jest jakiś taki dziwny sposób obrócony, jakby na coś wskazywał. No i w związku z tym idą w tym kierunku, biorą grabie, ten kierunek sobie oznaczają. No i dochodzą do muru. No i wydaje się, że ten mur, no to jak w każdym filmie bądź w każdej powieści, pewna granica, dalej już poza tym nic nie ma. No więc uznają, że to najprawdopodobniej nie była strzałka, tylko zwykły dyszel, jak i również to była rysa na suficie, a nie żadna strzałka. Kiedy odchodzą, patrzą, że na tym murze jest powieszony patyczek. No i teraz wiedzą Państwo, tu mamy powieszony ptaszek, strzałka na suficie, wóz drabiniasty, powieszony patyczek. To są elementy, które zaczynają się układać w jedną spójną całość. No i zaczynają prowadzić śledztwo. To śledztwo wygląda czasami dość karykaturalnie, dlatego że oni uważają, że za znaczące powinni uznawać wszystko. Dlatego kiedy siedzą przy kolacji i głowa domu sięga po chleb, po czym wyjmuje z tego chleba, wydroża właściwie miąższ, który się w nim znajduje i lepi i kręci z niego kulki i układa na stole, to oni mają wrażenie, że oni najprawdopodobniej chcą mu coś zakomunikować, dlatego że on chce im coś zakomunikować, dlatego że te kulki z chleba bardzo przypominają gałki od kredensu, który znajduje się w kuchni, w którym to kredensie być może się znajduje coś, co będzie stanowiło kolejny ślad właśnie w ich śledztwie. No i ta historia się toczy, aż do pewnego momentu, kiedy jest ciemna noc, całkowita cisza, ale nagle słychać rumor, wrzask. Oni się zrywają z łóżek i nasłuchują. No i znowu zapada cisza, decydują się rozdzielić, że przyjaciel narratora pójdzie zobaczyć, co się dzieje w domu, a nasz główny bohater wyjdzie na podwórze. No i wychodzi na podwórze, na podwórzu nic nie widać, kompletna ciemność, cisza, poza jednym małym wyjątkiem.
Dlatego, że na barierce od schodów siedzi czarny kot i się w naszego bohatera wpatruje i jest kompletnie niepasujący do całej tej wcześniej opowiedzianej historii. Dlatego główny bohater co robi? Decyduje się powiesić kota. Dlatego, że w tym momencie już mamy trzy powieszenia, mamy powieszonego ptaszka, powieszony patyczek i ten kot, który wcześniej do niczego nie pasował, również zostaje powieszony. No i tak ta historia się dalej toczy, jeżeli chodzi o tę warstwę fabularną. Ale to, co jest najważniejsze w tej powieści, rozgrywa się na poziomie takiej autorefleksyjności, dlatego że jest to powieść traktująca o powieści i o pewnej niemożności powieści. Dlatego że drugi rozdział zaczyna się w sposób następujący. Tutaj mamy taką autorefleksyjność dotyczącą opowiadania. Narrator pisze tak. Nie potrafię tego opowiedzieć, tej historii, ponieważ opowiadam ex post. Ta strzałka wtedy przy kolacji nie była wcale ważniejsza od szachów Leona, gazety lub herbaty. Wszystko równorzędne, wszystko składające się na daną chwilę rodzaj współbrzmienia, brzęczenie roju. Ale dzisiaj, ex post, wiem, że strzałka była najważniejsza, więc opowiadając wysuwam ją na czoło z masy niezróżnicowanej faktów, wydobywam konfigurację przyszłości. A jak opowiadać, jak nie ex post? Czy więc nic nigdy nie może zostać naprawdę wyrażone, oddane w swoim stawaniu się anonimowym? Nikt nigdy nie zdoła oddać bełkotu rodzącej się chwili? Jak to jest, że urodzeni z chaosu nie możemy nigdy z nim się zetknąć? Zaledwie spojrzymy, a już pod naszym spojrzeniem rodzi się porządek i kształt. Czyli właśnie nasza dzisiaj tytułowa również forma. No więc tutaj pokazuje nam Gombrowicz, dlaczego Pollock tak bardzo próbował odciąć ludzki rozum od swoich praktyk artystycznych. Dlatego, że zdaniem Gombrowicza i zdaje się, że również zdaniem Pollocka, ludzki rozum byłby niczym pryzmat, który szczepia bądź rozszczepia światło. Czyli za każdym razem, jeżeli wpada jedna wiązka światła, ona zostaje rozszczepiona albo w drugą stronę zostaje zszczepiona i w związku z tym po jednej, jak i drugiej stronie mamy dwie różne rzeczywistości. I jeżeli jesteśmy po jednej, nie możemy zobaczyć, jak wygląda po drugiej i odwrotnie. To by oznaczało, że człowiek ma taką właściwość, że musi nieustannie porządkować świat wokół siebie, dlatego że nie jest w stanie inaczej w nim funkcjonować. Ale u naszego autora, czyli u Gombrowicza, pojawia się pewne przypuszczenie, że być może ten kształt to jest tylko przez nas sztucznie wykreowany porządek dla naszych własnych celów, ale być może rzeczywistość jest zgoła odmienna, dlatego że ten kosmos to my tworzymy, ale rzeczywistość jest chaosem. I jako taka jest pozbawiona zarówno formy, no jak i mówiąc wprost, sensu. To jeszcze Państwu przeczytam dwa fragmenty, teraz z końca powieści. Mamy taki fragment. Ale ta w oczy bijąca pum, 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 pum podziemna logika roztapiała się w nikłości jak we mgle, myślałem, gdy się chciało ją ująć w karby zwyczajnej logiki. Ileż razy dyskutowaliśmy nad tym z Fuchsem. Czy można mówić o jakimś logicznym związku pomiędzy wróblem i patykiem, połączonymi tą ledwie widoczną strzałką na suficie, w naszym pokoju? Tak niewyraźną, że myśmy tylko przypadkiem ją zauważyli, tak niewyraźną, że na dobrą sprawę musieliśmy ją sobie uzupełnić, dorysować wyobraźni. Odkryć tę strzałkę, dojść do patyka, przecież to było jak znaleźć igłę w stogu siana. Któż, Ludwik czy kto inny, mógłby świadomie fabrykować sieć znaków tak nikłych? A jakiż był związek wróbla i patyka z kotem, jeśli kota ja sam powiesiłem? Pum, 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 wróbel, patyk, kot, trzy powieszenia? Owszem, trzy, ale to trzecie ode mnie pochodziło. Ten trzeci rym ja sam ustanowiłem. Tak, to jest ten moment, w którym główny bohater uświadamia sobie, że w jego świecie, w którym on funkcjonuje, nie mógł być ten kot, który nie
wpisywałby się w tę logicznie uporządkowaną całość. Trzeba było go w ten porządek wpisać, nawet kosztem popełnienia kolejnej zbrodni, kiedy się inną zbrodnię chciało rozwiązać. Czyli zagadkę zbrodni rozwiązać. No i teraz już ostatni fragment, dlatego że tutaj mamy próbę na miarę Poloka. Dlatego że, jak Państwo już pewnie się domyślają, zarówno farba malarska i pędzle są podstawą do stworzenia formy w postaci obrazu, tak samo w literaturze tą podstawową jednostką jest słowo, wcześniej litera, a całość jako język. Język, który nam właśnie ten świat porządkuje. No i tutaj w owym kosmosie jest próba pokazania, jak ten świat jako chaos wygląda i jak można go spróbować ująć za pomocą słów. I to wygląda tak. Rozmówki, słowa różnorodne, tu, tam, albo orzeszki te takie słonawe. Jeszcze nie, weź pan i spokój. Prawo jedzie, nie ustępuje. Czyj? Wczoraj wieczorem. Narastał gąszcz i myślałem, że gąszcz toczy się nieprzerwanie. Były w toczącej się chmarze, gdzie wciąż co innego na wierzchu. Któż by spamiętał, objął tyle od samego początku. Łóżko żelazne albo łóżko to, na którym leżała z nogami, jakby się zapodziało, zgubiło po drodze. Dalej na przykład korek. Kawałeczek korka w stołowym. Ten korek też jakoś zniknął, a dalej walenie. Albo na przykład hrabina, kurczak, o którym Ludwik wspominał, popielniczka z siatką, albo chociażby schody. Tak, schody, okienko, komin i rynna. Boże mój, rupiecie pod dyszlem i obok. Boże wielki, widelec, nóż z ręką, z rękami. Ręka jej, ręka moja lub tiririri. Wielki Boże. Fuks, z fuksem to wszystko, słońce na przykład przez dziurkę w rolecie, albo na przykład nasze posuwanie się po linii drążka i paliki owe posuwające się, posuwanie się po drodze w upał. Wtedy, Boże, Boże, zmęczenie, zapachy, herbata dopijana. I jak to kulka, mówiła moja córka. Boże, zagłębienie za tym korzeniem, bo ja wiem, mydło w pokoiku Katasi i tak dalej, i tak dalej. Więc Państwo, tutaj jest taka próba oddania za pomocą języka pewnego doświadczenia chaosu, który wokół nas się roztacza. To jest próba, no, która oczywiście również musi zostać skazana na niepowodzenie, dlatego jeżeli sam język i słowa są formami, no to utwór literacki, który za pomocą nich tworzymy, również musi być formą, no, a forma jest w konflikcie z życiem i nigdy życie nie jest w stanie w niej się do końca wyrazić. No więc teraz jeszcze spróbujmy to prześledzić na pewnym przykładzie, już nie z Gombrowicza. Proszę sobie wyobrazić następującą sytuację. Idą Państwo do pracy albo do szkoły, budzą się troszeczkę za późno, więc szykują się szybko do wyjścia. No i wychodzą Państwo jakby na styk, może troszeczkę spóźnieni, w związku z tym biegną na przystanek tramwajowy albo autobusowy, dobiegają i patrzą, a na tym przystanku nikogo nie ma. Mimo tego, że zazwyczaj sporo ludzi razem z nami wsiadało do pojazdu. No i oczywiście najprawdopodobniej każdemu z nas narzuca się pierwsza myśl, która pokazuje, w jaki sposób my sobie ten świat porządkujemy. Czyli mówimy sobie, no tak, spóźniliśmy się, autobus bądź tramwaj nam uciekł i spokojnie czekamy na kolejny. Ale jeżeli sposób, w który my sobie ten świat uporządkowaliśmy, jest nieadekwatny względem świata, to moglibyśmy pomału wejść w rolę naszych bohaterów z powieści Gombrowicza, czyli zacząć przeprowadzać śledztwo, dlatego że my nie możemy być w tym momencie pewni, jak nikogo na przystanku nie widzimy, że ten autobus uciekł, dlatego że choć jest to mało prawdopodobne, ale możemy sobie wyobrazić, że w trakcie nocy nastąpiła jakiegoś rodzaju apokalipsa, bądź był jakiś pomór i nikt nie ocalał. Tylko my żyjemy. Nikogo więcej już na tym świecie nie ma. No wiadomo, że jest to niemalże niemożliwe,
ale to jest tak samo niemal niemożliwe, jak tak, jak niemal oczywiste jest to, że ten autobus uciekł. No i w związku z tym to pokazuje, że my funkcjonując w tym świecie, w tej rzeczywistości, tworzymy różnego rodzaju logiczne związki, ale one nie opierają się na tym, jak rzeczywistość wygląda, tylko w jaki sposób sobie tę rzeczywistość na nasze własne potrzeby skonstruowaliśmy. No więc możemy sobie wyobrazić takich bohaterów, którzy nie jak my, tylko jak oni przychodzą na ten przystanek, patrzą, nikogo nie ma, no i zaczynają prowadzić śledztwo. Podchodzą do śmietnika, patrzą, czy są niedopałki papierosów, czy któryś z nich się jeszcze tli albo nie jest dogaszony, co mogłoby wskazywać, że ktoś w pośpiechu starał się zgasić i wskoczył do autobusu. Albo czy w koszu na śmieci jest gazeta z dzisiejszą datą, no co by znaczyło, że ktoś tutaj musiał być i czytać. I tak dalej, i tak dalej. I każdy z elementów, który wokół nas się znajduje, potraktowany jako tak samo istotny, mógłby być przyczynkiem do wyprowadzenia zupełnie innej tezy na temat tego, co się wydarzyło wtedy, kiedy nas na tym przystanku jeszcze nie było. No i proszę Państwa, no i to pokazuje, w jakim stopniu my, którzy nieustannie walczymy o taką wartość, która wydaje się być wartością najważniejszą, wolność, wierzymy, że ona jest w jakiś sposób na wyciągnięcie ręki. Ale jak pokazuje nam historia literatury i historia malarstwa, być może ta wolność, czyli wyswobodzenie się z wszelkiej formy i wszelkiego kształtu, czyli kultury, która nam świat porządkuje, być może taka wolność jest niemożliwa do osiągnięcia. I w związku z tym mamy tylko i wyłącznie dwie alternatywy. Albo mamy możliwą podległość, albo mamy niemożliwą niepodległość. Opcja, w której jesteśmy całkowicie niepodlegli i jesteśmy wolni, nam się najzwyczajniej nigdy nie przytrafiła i nigdy nam się już nie przytrafi. Dziękuję bardzo.